Te treningi też chyba są emocjonujące, prawda? Bo podczas nich nie dość, że szlifujecie swoje umiejętności, doskonalicie je, to też uczycie się zupełnie nowych rzeczy. To znaczy, trener często nam powtarza, że trening to się przekłada, to później to samo na mecz. No i to jest prawda, bo to, co wytrenujemy na treningach, na zajęciach, to później to samo jest na meczu. I sytuacje często się powtarzają, treningowe na meczu. Czy często zdarza się, że namawiasz młodych chłopaków do tego, by zaczęli się interesować piłką nożną, by zapisali się na jakieś treningi? Czy jesteś takim propagatorem tej dyscypliny? To znaczy na pewno zawsze podpytuję młodzież albo tych najmłodszych, czy już coś uprawiają, czy tylko grają na komputerze. Podpytuję, zachęcam też, ale na siłę nikogo nigdy nie zaprowadziłem na trening i myślę, że tak nie zrobię, bo po prostu to musi płynąć z serca. Powiedz proszę, czy ty masz jakiegoś takiego swojego ulubionego piłkarza, swojego mentora, idola, nawet z lat młodzieńczych, z wczesnego dzieciństwa? Tak, zawsze lubiłem Thierry'ego Auriego, Francuza. A teraz po prostu z wiekiem patrzę na różnych zawodników, tych najlepszych na świecie i próbuję coś od nich też się nauczyć. Jakieś tam podglądam ich interwencje i coś tam wyciągam. To co robi piłkarz, co robi bramkarz poza sportem, poza treningami, poza meczami, również tymi wyjazdowymi? W jaki sposób się relaksuje? Być może uprawiasz też jakiś inny sport? To znaczy, często wymyślamy sobie z chłopakami różne zajęcia. Tak jak na przykład ja uczestniczyłem niedawno w kursie na trenera, który ukończyłem. Ten podstawowy szczebel, ale myślę, że na tym nie skończę. Często też z chłopakami gdzieś wychodzimy, nawet ostatnio wędkowaliśmy troszeczkę. Nie macie siebie dość po tylu godzinach? Czasem tak, czasem trzeba z dwa dni od siebie odpocząć, no ale ja już paru tutaj znajomych mam z Białegostoku, ale często chłopaki są skazani, bo jeszcze nie znają miasta, nie znają otoczenia, więc wyrywamy się razem. Szczególnie, gdy pojawi się ktoś nowy w zespole. No tak, staramy się wprowadzać tych nowych zawodników, żeby się czuli tutaj jak u siebie i myślę, że nikt tutaj w drużynie się źle nie czuje i każdy jest dobrze wprowadzony. Jeśli chodzi o ciebie, to póki co cały czas barwy żółto-czerwone będą ci towarzyszyć. Nigdzie się nie wybierasz. To znaczy, jeszcze mam umowę z Jagiellonią rok. Na razie zostaję. Czas pokaże, co będzie dalej. Przed nami ciekawa impreza 19 września o 10 na boisku bocznym i w strefie parkingu pod Stadionem Miejskim w Białymstoku. Piłkarski piknik Enea Cup. Sportowe wydarzenie organizowane przez firmę Enea i białostocką szkółkę piłkarską Jagiellonia. Na uczestników imprezy czekać będzie wiele atrakcji, m.in. miasteczko Enea, Dmuchańce, konkursy piłkarskie, animacje i zabawy. To ciekawe przedsięwzięcie. To na pewno, bo uważam, że takie pikniki, turnieje dla młodzieży są czymś fantastycznym. Ja sam pamiętam, że lubiłem uczestniczyć w takich turniejach, choć uważam, że na za wielu ich nie byłem. Ale często lubię nawet gdzieś podglądać takie turnieje. Jak będę miał czas, to chętnie wstąpię i pooglądam. To też okazja do tego, by spotkać się z piłkarzami Jagiellonii Białystok. Myślę, że dla wielu młodych ludzi jesteście idolami, oni są waszymi fanami, w związku z tym przybędą, by na przykład zrobić z wami zdjęcie. Teraz to są te specjalne selfie, tak, które wrzuca się do internetu, bardzo modne, popularne. To również będzie okazja, by z piłkarzami na przykład nawiązać jakiś kontakt, przeprowadzić krótką rozmowę. Myślę, że to również wiele daje. Tak, no w moim przypadku ja bardzo chętnie chodzę na takie akcje, bo sam jako młodzieniec często tam gdzieś jakaś, czy mecz był drużyn z ekstraklasy i miałem okazję być, no to chętnie tam atakowałem tych zawodników i ich kilka pytań zawsze zadałem, czy jakieś zdjęcie, czy coś, czy jakaś fotografia, czy jakiś autograf, zawsze tam wyrywałem. To teraz rozumiesz, prawda, tych, którzy podbiegają do ciebie, teraz role się odwróciły. Tak, bardzo rozumiem tą młodzież, ale i dorosłych też rozumiem, bo niektórzy są bardzo zafascynowani tym,
kolekcjonerstwem autografów czy koszulek i nigdy nie odmawiamy takiej sytuacji. Pamiętajmy, że na imprezie będzie też maskotka klubu, pszczoła. Można będzie zwiedzić autokar Jagiellonii Białystok. Powiedz proszę, komfortowy macie ten sprzęt, którym się poruszacie? Znaczy, pszczoła jest bardzo komfortowa. Pytam o autokar. Nie, no autokar mamy w porządku. Fajnie wygląda, jest super oklejony. Fajnie się jeździ teraz, bo szczególnie w Białymstoku ludzie, gdy nas widzą, jak jedziemy, to machają, pokazują szaliki, herby. W innych miastach jest różnie, ale czujemy się bardziej dowartościowani. Krzysztof Baran, bramkarz Jagiellonii Białystok, był dzisiejszym gościem w studiu Radia i Telewizji Yard. Krzysztofie, dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na imprezie. Mam nadzieję, że będziesz obecny. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do zobaczenia. Do widzenia.